jeśli zajrzycie do pierwszego lepszego kobiecego magazynu, przejrzycie jakieś fora albo blogi, czy zaczniecie szukać porady dotyczącej sportu czy treningu, to prędzej czy później traficie na artykuły związane z walką z celulitem. Media przedstawiają celulit jako kobiecego wroga numer jeden, podsuwając nam przy tym setki sposobów na walkę z nim. Od wcierek i kremów przez suplementy diety i herbatki, aż po wyszczuplające leginsy i masażery. A my łykamy ten haczyk dość bezwiednie przez cały rok, googlując termin celulit, najintensywniej poszukując informacji na jego temat na przełomie maja i czerwca, czyli wtedy, kiedy rozpoczyna się letni sezon. Cała ta celulitowa paranoja zasadza się tak naprawdę na niezrozumieniu i zaprzeczaniu fizjologii kobiecego ciała. I dlatego chodźcie, dzisiaj rozmawiamy o tłustych pupach. Celulit dotyczy skóry, więc żeby zrozumieć, o co chodzi z celulitem, to zatrzymajmy się na moment przy skórze. A skóra jest dość ciekawym i największym organem naszego ciała. Szacuje się, że u przeciętnego człowieka jej powierzchnia wynosi od 1,5 do 2 metrów kwadratowych. To są 2 metry kwadratowe. W skórze możemy wyróżnić 3 warstwy. Naskórek, skórę właściwą, tkankę podskórną. Najcieńszy i najbardziej zewnętrzny naskórek chroni nas przed wirusami, bakteriami czy innymi substancjami, które potencjalnie mogłyby przedostać się do wnętrza naszych ciał. W jego głębszej części rozmieszczone są natomiast melanocyty, czyli komórki produkujące melaninę. Pigment, który determinuje kolor naszej skóry, a także chroni nas przed promieniowaniem UV. Pod naskórkiem znajduje się kolejna warstwa, skóra właściwa. To tutaj kryją się mieszki włosowe, naczynia krwionośne i limfatyczne, gruczoły łojowe i potowe, a także zakończenia receptorów nerwowych, dzięki którym odczuwamy zimno, ciepło, ból czy ucisk. To, co jest ważne z punktu widzenia dyskusji o celulicie, to fakt, że warstwa ta jest gęsto utkana włóknami białkowymi, przede wszystkim z kolagenu i elastyny. Dzięki nim skóra pozostaje sprężysta, odporna na wszelkie naprężenia, stresy mechaniczne czy uciski. Na samym dole znajduje się natomiast tkanka podskórna, której funkcją jest z jednej strony izolacja termiczna, a z drugiej takie obicie naszego ciała czymś miękkim. Tkankę podskórną tworzy z jednej strony luźno utkana tkanka łączna, a także tkanka tłuszczowa. I to właśnie tutaj znajduje się całkiem spora część naszych rezerw energetycznych w postaci tłuszczu. Ale wracając do celulitu, wiodąca teoria na temat jego przyczyn mówi, że sedno problemu kryje się w tych dwóch ostatnich warstwach, w skórze właściwej i tkance podskórnej. Tkanka podskórna jest złożona z ułożonych pionowo komórek wypełnionych tłuszczem. Nad nią znajduje się skóra właściwa, którą w tym kontekście możemy wyobrazić sobie jako taką sieć kolagenowych włókien, która przykrywa te komórki tłuszczowe i ma za zadanie utrzymać wszystko w ryzach. Jeśli komórki tłuszczowe będą liczne albo duże, to będą mogły mieć tendencję do tego, żeby przeciskać się przez tę sieć, tworząc tym samym na powierzchni skóry jakieś nieregularne zagłębienia czy drobne wybrzuszenia, które nazywamy celulitem właśnie. Celulit może się więc pogłębiać z jednej strony wtedy, kiedy przybywa nam tego podskórnego tłuszczu, a z drugiej wtedy, kiedy osłabiają się białkowe włókna w skórze właściwej i to jest naturalny proces, który dzieje się wraz ze starzeniem. Wygląd celulitu mogą też wpływać problemy z krążeniem, które skutkują powstawaniem opuchlizn w okolicach nóg czy bioder, z tym, że one nie są bezpośrednią przyczyną celulitu. Wedle różnych szacunków celulit dotyczy od 85 do nawet 98% kobiet. I w związku z tak szerokim jego występowaniem, niektóre źródła klasyfikują go jako kobiecą drugorzędową cechę płciową. Celulit może sporadycznie pojawiać się również u mężczyzn i szacuje się, że mniej więcej u 10% z nich można go zaobserwować. Generalnie panowie nie muszą się jednak z celulitem borykać, a to dlatego, że mają grubszy naskórek, mocniejszą skórę właściwą, a dodatkowo mają też po prostu procentowo niższą zawartość tłuszczu w ciele niż kobiety. Chociaż celulit nie jest chorobą, a co najwyżej można przyznać mu status jakiegoś kosmetyczno-estetycznego defektu, to można chcieć z nim walczyć. I teraz salony próżności, kobiece pisma, internet i drogerie oferują nam całą gamę produktów i zabiegów, które mają na celu ten celulit zniwelować. Czy którekolwiek z nich działają, ja się pytam. Choć znanych jest kilka substancji, które potencjalnie mogłyby mieć dobry wpływ na redukowanie celulitu, a to jest mogłyby indukować lipolizę, mogłyby przyspieszać metabolizm albo wzmacniać kolagenowe włókna w skórze właściwej, to jednak nie mamy póki co sposobu na to, by razem z balsamem takie substancje do głębszych warstw w skórze dostarczyć. Podstawową funkcją skóry jest izolowanie organizmu od środowiska zewnętrznego i w związku z tym skóra pozostaje nieprzypuszczalna dla takich dużych cząsteczek.
bardziej niż kremy same w sobie, w redukcji celulitu może okazać się pomocne ich nakładanie połączone z masowaniem i uciskaniem. Uciskanie i masowanie skóry może redukować opuchlizny i tym samym tymczasowo poprawić wygląd celulitu. Takie działanie nie usuwa jednak jego przyczyn, więc ten efekt utrzyma się tylko na moment. Dokładnie na tej samej zasadzie z celulitem trwale nie uda nam się rozprawić, stosując środki moczopędne, przysiadując w saunie albo owijając się folią spożywczą. Uzyskany dzięki takiemu odwodnieniu organizmu efekt wyszczuplenia czy wygładzenia celulitu utrzyma się tylko na moment i zniknie po tym, jak wypijemy pierwszą szklankę wody. Mezoterapia to jest zabieg, który polega na dostarczeniu substancji aktywnych do skóry właściwej poprzez serię drobnych nakłuć, sono albo jonoforezę. W przypadku zabiegów antycelulitowych do skóry właściwej dostarcza się substancje, które mają na celu wzmocnienie tych białkowych włókien. I tak jak są badania, które potwierdzają całkiem niezłą skuteczność takich działań, tak trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, tych badań nie jest zbyt wiele, więc ich wyników nie można jeszcze uznać za jakieś ostateczne ani konkluzywne. Po drugie, zazwyczaj takie badania były przeprowadzane na niewielkiej liczbie kobiet. A po trzecie, brak jest standardowych procedur, zgodnie z którymi zabieg mezoterapii byłby wykonywany. A to oznacza, że każdy salon kosmetyczny będzie mógł korzystać z różnych substancji, w różnych stężeniach i w różny sposób dostarczać je do skóry właściwej. I w związku z tym efekty takich zabiegów też mogą być różne. Zastosowanie laserów w terapii celulitu ma na celu wywołanie drobnych uszkodzeń w skórze właściwej, pobudzenie jej regeneracji i w efekcie uzyskanie wzmocnienia. Badania, które do tej pory wykonano, dają też zachęcające wyniki, z tym, że tutaj problem jest mniej więcej taki sam co z mezoterapią, czyli badań jest niewiele, a jeśli już są, to obejmowały niewielkie grupy kobiet. Jeśli zmagasz się z nadprogramowymi kilogramami, to prawdopodobnie ich zrzucenie jest najlepszą ze wszystkich możliwych i dostępnych metod, by ten celulit zredukować. Choć szczupłość nie gwarantuje wcale, że celulit zniknie, bo nie jest on zależny tylko od zawartości tłuszczu w organizmie, to jednak zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej, która znajduje się pod skórą, może dać świetne efekty i ograniczyć występowanie celulitu tylko do niewielkich obszarów w ciele. Odchudzające leginsy. No ja cię proszę. Mimo, że celulit jest demonizowany przez media, to był, jest i jeszcze z nami prawdopodobnie zostanie. Więc kwestią wyboru pozostaje to, czy będziemy siebie akceptować. Będziemy zdrowe i piękne i będziemy miały celulit, tak jak się ma wątrobę, głowę albo rękę, bo tak działa kobiece ciało. Czy też damy się wciągnąć w wir celulitowej paranoi serwowanej nam przez redaktorki kobiecych pism. Wybór. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Jak zawsze zachęcam Was do podglądania mnie na Instagramie, na Facebooku albo na blogu. A jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. Widzimy się za tydzień, buzi!